Il est un ancien de Solidarnosc, se bat pour la liberté, il sait ce que ça veut dire. Il est aujourd'hui le président de Nova Pravica. Je vous demande d'accueillir Mihao Marušík. Witam i pozdrawiam wszystkich, którym jeszcze nie jest wszystko jedno, którzy jeszcze nie pozostają obojętni. Spotykamy się tutaj w pięknej Nicei, która została boleśnie dotknięta, zraniona skutkami konfliktu cywilizacyjnego. Tego konfliktu w Europie nie widzieliśmy, dopóki panował tutaj jednolity i zrozumiały ład cywilizacji łacińskiej. Dopiero próby narzucania nam innych norm, innych praw i zachowań ukazały istotę problemu. Przemoc i terror doprowadza do powszechnej inwigilacji, do powszechnego ograniczania swobód obywatelskich. Władze w Europie wykorzystują akty terroru do wprowadzania zasad państwa policyjnego. Europa staje się... Tak. Europa staje się wielkim, wielonarodowym więzieniem. Jesteśmy powszechnie inwigilowani, tracimy resztki prywatności. Władze przejmują pełną kontrolę nad naszym zarobkiem, nad naszym dorobkiem. Ucisk fiskalny i nadmierna regulacja obrotu gospodarczego powoduje zatrzymanie tego rozwoju gospodarczego oraz ucieczkę ludzi i kapitałów. Europa utraciła dominującą pozycję w świecie. Dzisiejszy świat to jeszcze Stany Zjednoczone, ale też Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Iran. Europa pilnie potrzebuje rewitalizacji. I musimy stanąć do walki z tym chaosem i korupcją. W polskim hymnie śpiewamy: dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Potrafił wygrywać, tak. Ale brakuje nam definicji celu, o jaki powinniśmy, a nawet musimy walczyć. Europejskie kraje tworzyły niegdyś światowe imperia. Europa budowała ład, dobrobyt i potęgę w całym świecie. Dziś staje się miejscem upadku, słabości, chaosu. Jeżeli państwa i narody Europy mają dzisiaj problemy z ogromną falą imigrantów, to problemy te nie wynikają bynajmniej z potęgi islamu. Te problemy wynikają z upadku ducha łacińskiej cywilizacji w Europie. Niestety europejskie kraje coraz bardziej przypominają padlinę, na której żerują sępy i hieny. Niestety. Nie będzie niczego złego w imigracji, jeżeli Europa wróci do zasad łacińskiej cywilizacji. Żadna grupa imigrantów nie uczyni nam niczego złego, jeżeli nasze państwa z całą stanowczością będą egzekwowały obowiązujące tu niegdyś prawa. Jeżeli europejskie państwa będą strażnikami wolności, własności, sprawiedliwości, nikt...
Nikt nie dostałby się do Europy inaczej niż w pełnym poszanowaniu naszych praw. Kto? Kto naszych praw przestrzegał nie będzie, znajdzie się poza Europą albo w europejskich więzieniach. W chińskiej cywilizacji nie było przyzwolenia na zło. Powtarzamy to od bardzo wielu lat, że potęga Europy zbudowana była na trzech filarach. Na greckim umiłowaniu prawdy, na rzymskich zasadach prawa i na uniwersalnym kodeksie etycznym wynikającym z chrześcijaństwa. Dzisiaj prawdę, zasady prawa i etykę bardzo często zastępuje wola większości. Liczebną przewagą narzuca się Europie barbarzyńskie, nieludzkie zasady ładu społecznego, prawnego i gospodarczego. Nasz polski hymn zaczyna się słowami: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Powiedzmy dziś to samo o Europie. Powiedzmy dziś, jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. I Europa nie zginie, jeżeli wiary i nadziei nie utracą ludzie służący dobru swoich narodów i dobru swoich ojczyzn. Europa nie zginie, dopóki ludzie pracują i walczą w imię dobra, prawdy i piękna, w imię logiki i w imię etyki. W umiłowaniu własnego narodu nie ma niczego złego. W postawie służby własnemu państwu też nie ma niczego złego. My, parlamentarzyści, tworzymy prawo. W parlamencie jesteśmy żołnierzami na froncie. Naszą powinnością na tym froncie jest więc walka o takie prawo, które będzie zgodne z etyką i logiką. Nie możemy zgodzić się, żeby biurokratyczny twór, jakim jest Unia Europejska, pozbawiał suwerenności poszczególne państwa. Jeżeli integracja w Europie jest potrzebna, to powinna ona mieć charakter międzypaństwowego forum porozumienia i współpracy niepodległych i suwerennych państw. Państw, które własne problemy swobodnie rozwiązują w swój własny sposób. Sprzeciwiając się wszelkim formom totalitaryzmu i unifikacji, podkreślać musimy tylko jedno. Tylko etyka może,
a nawet musi być totalna. Boże, błogosław sprawiedliwym. Merci beaucoup. Un nouveau petit clip pour vous présenter notre intervenant suivant.